Uwaga, przechodzimy teraz do kategorii 2-0. W kategorii 2-0 na miejscu czwartym znany, lubiany i bardzo młody zawodnik Radosław Pieciółko! Tak jest, proszę Państwa. Ten z brodą to Radosław Pieciółko, jakby Państwo nie wiedzieli. Nie było dzisiaj dla niego kategorii 70+, dlatego pojechał w kategorii 2-0. Radziu, wiesz, że Cię pozdrawiam. Jeszcze z brodą, nie? Tak, jeszcze z brodą. Zobaczymy, co będzie dalej z tą brodą. Nie wiadomo, może pójdzie na licytację. Tak jest, proszę, proszę, proszę. I uwaga, na miejscu trzecim z numerem 149 Krzysiek Peniowicz! Jeszcze raz przypomnę, jak słyszę, tak, Stasiu za niego tutaj wchodzi i zabierze za niego nagrodę. Jeszcze raz przypomnę, jak to było. Była wspaniała impreza na torze w Miłosławicach. Wrak rejsów, tam uzbierano ponad 60 tysięcy złotych na wrak rejsów w akcji charytatywnej. Naprawdę wspaniała, wspaniała akcja. Potem była Skowyrna, Skowyrna Racing Team w Guzowicach uzbierała ponad 80. Potem był, teraz ostatnio był Kokorzyn, gdzie po prostu Dziupla też zrobiła super imprezę. Też tam było prawie 30 tysięcy. Super, super, super naprawdę. Zobaczymy, ile będzie dzisiaj. I uwaga, na miejscu drugim znam gościa, numer 157, Szymon Dominia! Nowa Wieś Mochy, bliska mojemu sercu. Gratulacje, Szymon. Tak jest, miejsce drugie dzisiaj. Szedł jak zły. Naprawdę niesamowity, niesamowity. Szedł jak zły. I jesteśmy powoli gotowi na miejsce pierwsze. A na miejscu pierwszym z numerem 167 Damian Czanecki! I słuchajcie Państwo, zawodnik z pierwszego miejsca prosi na pierwsze miejsce też organizatorów tutaj tego wrak rejsu. Stwierdził w ogóle, że swoje nagrody tutaj też przekaże dla Yuma Team za tą wspaniałą organizację i tak dalej. Ale myślę, że złoty tłok zachowasz. Ale myślę, że Damian, że złoty tłok zachowasz. Dobrze, złoty tłok też zostaje, to chociaż szampana weź. Dziękujemy pięknie za przekazanie swoich wygranych tutaj. Wielkie brawa dla całej finałowej czwórki tutaj. Proszę bardzo. I mamy nagrodę. Tak jest. Tak jest. Pięknie. Kategoria 2-0. Kategoria 2-0, proszę bardzo, proszę bardzo. O, Stasiu, Krzysiek Peniowicz, jak ci kazał odbierać nagrodę, wiedział dlaczego, tak? Nie chciał być polany. Od dołu panowie, od dołu te torby. Okej. Piękne, piękne podziękowania dla wszystkich.